Wybitni Polacy. Czas to najlepsza cenzura, cierpliwość, najdoskonalszy nauczyciel. Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Nie zawsze trzeba mówić, co się wie, ale zawsze trzeba wiedzieć, co się mówi. Wola ludzka kończy się tam, gdzie zaczyna się miłość. W samotności wszelkie odczucia są głębsze. Inaczej odczuwa się góry. Wiem, że jestem tylko ja i one. Czuję się cząstką tego ogromnego świata. W momencie, kiedy staje się na wierzchołku, nie ma wybuchu szczęścia. Szczęście przeżywa się, gdy wszystko pozostaje jeszcze przed tobą, kiedy wiesz, że do celu masz jeszcze kilkaset, kilkadziesiąt metrów, gdy jesteś tuż przed. To właśnie jest czas szczęścia. Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów. Przyjemność płynąca z poznania to wspaniała sprawa. Od mego narodzenia po dziś dzień byłem świadkiem niebywałego przewrotu i olbrzymiego skoku w pojęciach ludzkich. Przeczuwam, że ten nadzwyczajny postęp nie zatrzyma się. To tylko przeddzień nowych odkryć, skoków naprzód dla ludzkości. Jutro będzie jeszcze ciekawsze niż dziś. Chciałbym jeszcze pożyć choć kilka lat, ażeby ujrzeć początki tego jutra. Te moje planety wyglądały początkowo jak wynik niedokładnej analizy. Warto więc mieć oczy szeroko otwarte i nie poddawać się rutynie, bo ona, choć potrzebna, zabija postęp. Trzeba zawsze o tym pamiętać. To jedyny sposób, by od czasu do czasu wyłamać się z rygorów przyzwyczajenia i zrobić krok naprzód. Wspinanie, uprawianie alpinizmu to piękny sport, który może wypełniać całe życie, ale pełną satysfakcję daje mi dopiero niesienie pomocy w górach, idea wyciągnięcia pomocnej ręki. Niedawno obchodziłem 92. urodziny i na stare lata chcę po prostu mieć święty spokój. Nie chcę się denerwować. Myślałem, że jak ludzkość poleci w przestrzeń kosmiczną i popatrzy na naszą błękitną planetę, to zmądrzeje. A okazuje się, że to wszystko nic. Ciągłe kłótnie, nie ma dyskusji, są tylko monologi, przekrzykiwanie się. Powiedziałem sobie, dajcie mi wszyscy święty spokój z waszymi politykami i kłótniami. Mam tego po same uszy. Jesteśmy reprezentacją narodu polskiego. Jesteśmy małą Polską, która idzie drogą honoru, drogą naszej tradycji, drogą szczęścia dla naszej Polski. Władza, która chce zarządzać wszystkim, dziwi się, gdy pociągają ją do odpowiedzialności za wszystko. Jestem z tych,
którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym. Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie. Żyjemy w rzeczywistości, w której polityka odgrywa decydującą rolę. Mnie zależy na tym, byśmy się opamiętali i zrozumieli, że ona nie jest najważniejsza. Zajmowanie się pierdołami z życia koalicji i opozycji jest po prostu zgubne. Ja zachowałem zdrowy rozsądek, nie wpadłem w polityczny wir. Mnie bardziej interesują zwykli ludzie niż decydowanie o losach świata. Książki zrobiły na mnie szalone wrażenie. Ze zwykłych kartek papieru wyczarowywało się świat, równie prawdziwy jak ten doświadczany zmysłami. Co więcej, świat książek, niby mięso konserwowe, był bogatszy i lepiej przyprawiony niż ten oglądany dookoła. W życiu codziennym na przykład widywało się wiele osób, nigdy ich dobrze nie poznając, podczas gdy o postaciach z książek wiedziało się i co myślą, i co zamierzają. Rośliny są jak ludzie. Potrzebują miłości, aby żyć, pokonywać choroby i umierać w spokoju. Wielu z nas zapomina, że ludzie i przyroda stanowią jedność. Tak, należymy do świata przyrody, choć staramy się od niego odciąć. Ludzie dzielą się z grubsza na tych, co brną przez kałuże i są opryskiwani błotem, i na tych, co ich tym błotem opryskują. Gdy człowiekowi życie dało dużo, a nawet zdawałoby się, że dało wszystko potrzebne do szczęścia, to wtedy właśnie myślą szuka, czego mu może być brak. Gdy uparcie szuka, to wreszcie znajduje, a gdy znajduje, nie jest szczęśliwy. Gdyby człowiek pragnął tylko być szczęśliwym, to mogłoby to nie być takie trudne, ale on pragnie być szczęśliwszy od innych, a to jest trudne prawie zawsze, ponieważ wydaje się nam, że inni są szczęśliwsi niż są w samej rzeczy. Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. Nie patrzcie na człowieka, jeno na jego uczynki. Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, lecz nie zajrzeli do dupy. Tam miałem socjalizm. Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem jedności zgoda, celem prawda.
kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Człowiek nie może żyć tylko dla siebie. Nie wolno mu tego pod groźbą własnego nieszczęścia. Nędza dzisiejszych ludzi pochodzi z oderwania się od przyrody i od Boga, z osamotnienia wewnętrznego. Nie ma takiego łajdaka, który by chwilami nie macał się po bokach, czy mu nie wyrastają skrzydła anioła. To, co wiemy, można porównać do zapałki płonącej w mrokach wieczności. Długie doświadczenie naucza, że tylko Polacy są zdolni do rządzenia Polakami. Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym. Matematycy wiedzą bardzo dużo o niewielu sprawach. Fizycy wiedzą bardzo mało o wielu sprawach. Człowiek uczy się do końca życia. Musi sobie tylko zdawać sprawę z potrzeby nauki i solidności. Makijaż jest dobry jedynie wtedy, kiedy nie widać, że go mamy. Przyzwoity człowiek sam lepiej żyje. Nie dlatego, że ma o sobie lepsze mniemanie, ale dlatego, że nie cierpi duchowo z powodu zła, które wyrządza. W całym świecie nie ma studni tak głębokiej, by człowiek na jej dnie nie ujrzał własnej twarzy. Elegancja jest łatwo rozpoznawalna i jest niejako wyrazem grzeczności, podczas gdy chamstwo jest usiłowaniem wyróżnienia siebie przez upokarzanie innych lub ostentacyjne pokazywanie swojej wyższości i bogactwa. Bóg mówi do chłopa rosyjskiego: dostaniesz wszystko, czego chcesz, ale wiedz, że czegokolwiek zażądasz i dostaniesz, twój sąsiad dostanie dwakroć tyle. Czego chcesz? Chłop mówi: Panie Boże, wyłup mi jedno oko. Jeśli godność nauk oceniać mamy według ich przedmiotu, to bez porównania najpiękniejszą z nich będzie ta, którą jedni nazywają astronomią, inni astrologią, a wielu z dawniejszych szczytem matematyki. Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem, jak to się robi. Bo nic tak nie myli jak zmysły. Przekleństwem ludzkości jest, że wszystko ciągle płynie, przelewa się, rusza i każdy musi być odczuty i oceniony przez każdego. Człowiek jest uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego, chociażby ta dusza była kretyniczna. To, czego nie przeżyłeś, nie jest prawdziwe. Że ludzie żyją odnosząc się obojętnie do tego, co najważniejsze, powinno nas zasmucać. Nie wiadomo, czym właściwie wypełniają swoje życie. Wierzyć, że jest się wspaniałym i stopniowo przekonywać się, że nie jest się wspaniałym. Starczy roboty na jedno ludzkie życie.
Dlaczego właściwie wszyscy grają komedię, wykrzywiają się, małpują jedni drugich, jeżeli naprawdę są zupełnie inni i nic jeden drugiemu nie pokazują, co w nich prawdziwe? Niezgodność słów z rzeczywistością mści się, nawet jeżeli autor działa w dobrej wierze. Dobry matematyk potrafi dostrzegać fakty. Matematyk wybitny – analogie między faktami, zaś matematyk genialny – analogie między analogiami. Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego. Kłamstwo często szkodzi innym, ale jeszcze częściej szkodzi kłamcy, bo go wewnętrznie pustoszy. Jeżeli pan spotyka u nas głębszą duszę, zawsze to będzie człowiek, który przeszedł przez jakiś wielki ból w życiu. Najlepsi ludzie są ci, których życie ciężko doświadczyło. Ci, którym przechodzi ono gładko, są zazwyczaj błaznami. Często ubierają się w sztuczną powagę, ale to rzeczy nie zmienia. Ci głównie ludzie, którzy tylko dawali ojczyźnie, a nic od niej nie brali, budowali Polskę. Tylko pokolenia, które takich ludzi mają, tworzą przyszłość narodu. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa – poznać się na własnej sile. Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Leonardo da Vinci. Czy Stephen Hawking?